Dobrego, spokojnego wieczoru razem z Polsat News. Do zobaczenia. Prawdopodobnie rzeczywiście tą taką górkę inflacyjną no, mamy już za sobą. Zakładam, że będzie niedużo ponad 7% w listopadzie. A przy szczęśliwym zbiegu okoliczności, na który liczę, na rynkach międzynarodowych, co do cen surowców i tak dalej, że wejdziemy w pół, między 6 a 7. Główny wskaźnik inflacyjny za luty wyniósł ponad 18%, 18,4% dokładnie. Natomiast inflacja bazowa wynosi około 12%. Ta różnica jest dosyć spora, ona będzie maleć, dlatego że główny wskaźnik inflacyjny będzie spadał. Będzie spadała również inflacja bazowa, ale w zdecydowanie wolniejszym tempie. W tej chwili surowce na świecie gwałtownie tanieją, naprawdę gwałtownie tanieją, a u nas inflacja rośnie, bo coraz większy wpływ mają na przykład płace, bo przecież płacę minimalną podnieśliśmy w styczniu. PiS równa się drożyzna. Panie Donaldzie, proszę usiąść i posłuchać. Nic pan nie mówi o pandemii, wojnie. Mój ukochany Chabosza, kilogram. Wtedy kilogram 11,99, dzisiaj to jest prawie 21. Ze sklepu z pana gazetki w 2015 roku za pensję minimalną można było kupić około 107 kg. Dzisiaj około 180 kg. Dzisiaj sprawdzałem. No i tak to wygląda w tej debacie politycznej. To za chwilę moje pytania do tej debaty i goście w studiu. Wojciech Konieczny, Lewica. Dobry wieczór, panie senatorze. Dobry wieczór, witam państwa. Krzysztof Cieciura, wiceminister rolnictwa, odnowa koalicyjna wobec Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór. I jest z nami także Konrad Frysztak z Koalicji Obywatelskiej ze Śląska. Dobry wieczór. Dobry wieczór, a dokładniej z Zagłębia, z Sosnowca. A dokładniej z Zagłębia, to przepraszam, bo nie chcę tutaj być powodem jakichś animozji lokalnych. Panie pośle, jak pan widział to porównanie rzecznika Piotra Millera, że 107 kg za waszych rządów można było kupić, a teraz 180, to co by pan odpowiedział na to? Że nikt normalny nie kupi 180 kg mięsa, ale to nie o to chodzi. Koszyk Prawa i Sprawiedliwości drastycznie podrożał. Dziś ludzi nie stać na podstawowe produkty. Oprócz tego PiS obciąża budżety Polek i Polaków drastycznymi kwotami na stacjach benzynowych, rachunkami za gaz. Przypomnę, że to już ponad miesiąc, kiedy złożyliśmy projekt ustawy likwidujący stawkę VAT na paliwo gazowe. Co PiS z tym zrobił? Nic. Pani marszałek nadal trzymają w zamrażarce. Kiedy każdy z nas idzie po zakupy, widzi astronomiczne kwoty za chociażby produkty rolne, jest z nami pan wiceminister, za cebulę, która normalnie nie była nigdy tak droga. Znaczy, to co się dzieje dzisiaj na sklepowych półkach, te metki, to niebawem może być tak, jak jest w Turcji, że będą metki cenowe będą musiały być zmieniane rano, w południe i wieczorem. Niestety. Do tego doprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości swoją nieroztropną polityką, błędnymi komunikatami i wyborem Adama Glapińskiego na funkcję prezesa Narodowego Banku. Który to Adam Glapiński? Jeszcze, panie pośle, przez chwilę pan uspokaja, że jesteśmy już na górce, a przy szczęśliwych zbiegach okoliczności pod koniec roku to będzie może 7% inflacja wobec tych no ponad 18,4, które mamy teraz. To nie jest powód do śmiechu, ale jak słyszę cytaty z ust Adama Glapińskiego, to tylko można się uśmiechnąć. Znaczy, to jest człowiek, który obiecuje coś na molo sopockim, mówi jedno, po czym wiceminister mówi, że no przecież już koniec z inflacją. Znaczy, ci ludzie nie panują nad niczym. Nie panują nad podstawowymi kwestiami związanymi z ekonomią i finansami w naszym kraju. Znaczy, mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żeby powiedzieć o kwestiach związanych chociażby z cenami mieszkań w ramach... A to za moment, to za moment. O pomysłach mieszkaniowych, bo tutaj wszyscy trzej panowie reprezentują trochę inne podejście. Do jakich stawek doprowadził rząd w Mieszkaniach Plus? Ludzie, którzy wynajmują mieszkania w ramach tego rządowego programu,
Powiemy o tym, pan minister, bo pan mówi, że się śmieje, słuchając prezesa Glapińskiego. Pan minister się trochę zaśmiał, jak słuchał pana. Dlaczego pan się śmiał? Z czego pan się śmiał? Nie no, pan poseł bardzo szybko uciekł od pytania i porównania tych cen, które w swoim filmie przekazał Donald Tusk. I ten filmik, który nagrał Donald Tusk, pokazuje, że mentalnie i tak politycznie zatrzymało się rzeczywiście w 2015 roku. Nie zwraca uwagi na to, że jesteśmy po pandemii, jesteśmy w trakcie sezonu czy okresu kryzysu gospodarczego, jest wojna za naszą wschodnią granicą. Te wszystkie czynniki wpływają na ceny, a pomimo tego po 8 latach naszych rządów zwiększyliśmy trzykrotnie płacę minimalną w porównaniu do czasów, kiedy rządził Tusk. Obniżyliśmy podatki z 18 do 12%. Teraz trwa akcja PIT-ów, składania PIT-ów. Miliony Polaków, kilkanaście milionów Polaków otrzymuje właśnie zwrot po naszej reformie Polskiego Ładu. Znacznie zwiększyliśmy możliwości nabywcze Polaków, no bo właśnie to porównanie trafne, od którego pan poseł uciekł, jednoznacznie wskazuje, że nawet za cenę, jaka była w 2015 roku za schabowego schaboszczaka, którego też bardzo lubię, można było tego schaboszczaka kupić, no tak, ale 107 ton. Teraz za tą, nie, potem za tą pensję no nie ton, błagam. 100 kilo, przepraszam. Nie, panie ministrze. 180 kilo. Znaczy, naprawdę, bo za chwilę tu zwiększymy zasób tego mięsa do zjedzenia. 180 kilogramów można kupić dzisiaj za tą pensję minimalną, jaką mamy obecnie, więc jakby różnica jest w ogóle powalająca i to pokazuje też drogę polityczną, jaką przebył w ostatnich latach Donald Tusk, bo pierwotnie był chyba demokratą czy liberałem, a dzisiaj jest takim zwykłym populistą, który próbuje, tak mówiąc, no, zwykli ludzie by powiedzieli, że po prostu ściemnia. No ściemnia, jakby zamazuje pewne fakty niewygodne dla siebie, a kiedy... No dobra, ale czy 12% inflacji bazowej to jest ściema, panie ministrze? Bo tylko powiem, że to jest dwa razy więcej niż w krajach Unii. Tam jest 6,2 taka średnia, średnia inflacja bazowa, czyli ta, proszę państwa, jeśli ktoś jeszcze tego nie odnotował, liczona bez cen żywności i bez cen energii. Więc to jest taka inflacja, no powiedziałabym, okrojona ze wszystkich tych dodatkowych czynników, o których się na przykład mówi, że to jest putinflacja. No to wie pan, 12%. No dobrze, ale my tego nie negujemy, nie próbujemy tych danych ukryć, nie próbujemy ich przemilczeć, bierzemy to na klatę i są instytucje, które zajmują się zwalczaniem tej inflacji. Wszelkie analizy dzisiaj ekonomistów wskazują na to, że będzie ona w najbliższym czasie spadać. Natomiast to, co robią politycy Platformy Obywatelskiej, jest zaklinanie faktów. Jest zaklinaniem faktów. Czy w ogóle jak ludzie idą właśnie na targ do sklepu, to oni sobie tak przeliczają? Interesuje ich to, co jest tu i teraz, panie senatorze? I czy politycy się w ogóle posługują ściemą jedną wielką, jak sobie nagrywają te filmy i potem się przerzucają wzajemnie oskarżeniami? Znaczy, najpierw tutaj tylko krótko panu ministrowi. Instytucją, która ma zwalczać inflację, jest Narodowy Bank Polski. To, jak pan mówi, są instytucje. No ta instytucja nic nie robi. I nic nie zrobiła, żeby zapobiec tej inflacji, która jest, więc... No, podwyżki tak stóp jest procentowych. To tak, ale nie w tym czasie, w którym powinny być i jeszcze w dodatku pogorszyły sytuację, więc gdyby były wcześniej w odpowiednim momencie wprowadzane, to może ale to czemuś zapobiegły. Natomiast, panie redaktor, ja powiem, z czym ja się spotykam. Czy to jest ściema, czy nie ściema, może pan minister odpowie. Ja we wtorek przyjmowałem w gabinecie, jak zwykle, pacjentów i jedna pani do mnie mówi tak: a te leki, pan jest dyrektorem szpitala w Częstochowie. Tak, ale jestem lekarzem też, który przyjmuje pacjentów. Ale mówi do mnie tak: pan wie, że jestem byłą nauczycielką i mnie na drogie leki nie stać. No ja mówię: wiem. No więc wie pan, że jakby były tańsze. No i teraz, wie pan, panie ministrze, jak ta pani wie też, że ja jestem politykiem. Ja świecę oczami za was, bo nie wszyscy ludzie wiedzą, kto jest z jakiej partii, kto tam gdzieś z Warszawy, z tego parlamentu, co wy tam robicie, że mnie nie stać na leki. To proszę na to pytanie odpowiedzieć ludziom, co wy robicie, bo tutaj nie robicie nic. Wasza polityka odnośnie tych osób w ogóle do niczego dobrego nie prowadzi. Nigdy nie miałem tylu pytań w takiej strasznej sytuacji. Nigdy tylu pacjentów nie odchodziło od okienek i te wasze opowieści o tym, że obniżyliście ceny leków, czy coś zrobiliście dobrego, nie, to absolutnie jest nieprawda. Więc czy się przerzucają filmikami? No filmiki rzeczywiście można pokazywać takie inne. Ja wiem też o ludziach, którym kredyty mieszkaniowe wzrosły o 100%. No i pan nie mówi, że coś tam było 8 lat temu, 15 lat temu. W ciągu roku, rok temu ktoś płacił 1300 zł, teraz płaci na przykład 200 albo 2200 albo 2300.
To się teraz stało. I proszę się do tego odnosić, a nie do tego, ile tam schab kosztował kiedyś, ile teraz. Poza tym to jest też... Ale to nie ze schaboszczakiem, to zdaje się Donald Tusk zaczął. Panie redaktor, jeszcze jest jedna rzecz. O tyle to wasza obrona jest mylna, że jeżeli rośnie wszystko, to naprawdę, nawet jeżeli wzrosły pensje o jakąś tam kwotę, to nie starczy na wzrost wszystkiego. Na jakieś tam jednostkowe, temu na tamto tak. Ale koszty działalności przedsiębiorców, na przykład szpitali, rosną o wiele bardziej niż to, co próbujecie naprawić, to, co próbujecie pomóc. Pomagacie za mało i wasza polityka jest nieskuteczna. I nie myślcie, że ludzie tego nie widzą. Obojętnie, jakie filmiki nakręcicie, jest drogo i jest coraz drożej. Ja dzisiaj kupiłem, pani redaktor, takie jagody amerykańskie i kalerepę. Jedne jagody i jedną kalerepę. Zapłaciłem 30 zł. Spodziewałem się 20, bo ja rzadko chodzę kupować. To było w sumie przypadkiem. Naprawdę, ja chodzę rzadko, raz na jakiś czas coś kupuję, za każdym razem... A to rzadkość polityk, który mówi, chodzę rzadko kupować. Chodzę rzadko. To przynajmniej... Pani redaktor, ja jestem i politykiem, i dyrektorem, i lekarzem. Jasne. Ja nie mam czasu kupować. Ale naprawdę, jak chodzę, to za każdym razem jestem zaskoczony, bo obliczam sobie, pewnie to będzie kosztowało 7 zł. Nie, ja tak nie, mówię, bo ostatnio, 9. który się polityk nie pojawi w studiu, to mówi, że jest stałym bywalcem bazarów, ryneczków. I po prostu sypie jak z rękawa opowieściami, co mówią mu ludzie, a pan jest pierwszym, który mówi, że był ale za każdym razem jestem zaskoczony ceną. Dobrze, to zanim pan Frysztak ta odpowiedź a propos tego, rzeczywiście wie pan, bo jak na przykład mówił u nas na antenie Piotr Kuczyński, analityk, to inflacja u nas akurat tam w tej chwili rośnie, gdzie indziej spada, u nas rośnie ze względu właśnie na płace też. No tak, tylko że jakbyśmy nie podnosili płac i gdyby pensje nie rosły, to również byłyby zarzuty, że te pensje maleją. Natomiast dynamika wzrostu wynagrodzeń również jest bardzo wysoka i mimo wszystko nadgania, nie mówię, że przegoniła i rekompensuje wzrost inflacji, natomiast te pensje... Na pewno nie 18,4, bo taka jest inflacja. Do góry. Natomiast te czynniki, które generują inflację, jak chociażby ceny paliw, te ceny paliw dzisiaj spadają. W ostatnich dniach chociażby diesel spadł wreszcie poniżej 7 zł. Benzynę już od wielu miesięcy mamy jedną z najtańszych w Europie. Ja się nie mogę zgodzić z tym, co mówił tutaj pan senator odnośnie służby zdrowia i szpitali, bo pan jako dyrektor akurat doskonale wie, jak ogromne pieniądze zostały zainwestowane w służbę zdrowia w ostatnich latach. I oczywiście możemy mówić o jednostkowych przypadkach, gdzie osoby mają trudną sytuację, bo zawsze takie są. Jednostkowe to są przypadki, pana zdaniem, że ludzie nie mają nawyku leków? Ja tutaj muszę panu odpowiedzieć, bo to jakieś... Ale chcę, żebyśmy pamiętali o panu. Które są realizowane i my z tą pomocą. Nie, ale panie ministrze, ja nie wiem czy trochę pan teraz, przepraszam, nie chcę tak mówić, no, że pan jest oderwany od rzeczywistości, że to są pana zdaniem naprawdę jednostkowe przypadki, że ludzi jest nie stać na wykup jakichś. Ja nie twierdzę, że to są jednostkowe przypadki, tak, tylko no, pan dyrektor jako poseł czy senator opozycji oczywiście może je wybierać jako główny argument w swoich dyskusjach i w służbie zdrowia. Służba zdrowia jest tym sektorem, w którym te inwestycje i wsparcie finansowe i transfer pieniędzy musi panie redaktor, muszę jedno pytanie zadać. Jedno pytanie panu zadam. Czy zadłużenie szpitali powiatowych w stosunku do zeszłego roku wzrosło czy zmalało? Wie pan, dobrze, ale organem prowadzącym szpitali powiatowych pan, jest minister tak, zdrowia, ale wie pan, tylko lokalne samorządy. Wie pan, w tym przypadku... Bazarami też? Wie pan, stacjami benzynowymi też nie jest rząd. Ale ja mogę panu podać przykład... Czyli za nic nie odpowiadacie, W Radomsku jest szpital powiatowy, który generuje nadwyżkę, która jest przekazywana w tym momencie do budżetu samorządowego. A na łączach jest poseł Konrad Frysztak, no, takie sytuacje są. Który siłą rzeczy nie może tutaj wziąć udziału w dyskusji w studiu, w związku z tym muszę go teraz dopuścić do głosu. A jak pan tłumaczy, panie pośle, takie jednak tąpnięcie sondażowe, które widać w ostatnich dwóch sondażach dzisiaj opublikowanych, i tam, gdzie już się cieszyliście z tego, że doganiacie Prawo i Sprawiedliwość i uderzacie w nich właśnie tym wzrostem cen, okazuje się, że no powiększa się dystans między wami. Najlepszy sondaż będzie za 7 miesięcy i na temat sondaży dziś, pani redaktor, moim zdaniem nie warto dyskutować, niech na tym skupią się socjologowie. My podyskutujmy o tym, co widzi pan minister. Jeden ze chyba 134 wiceministrów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości za szyb swojej limuzyny. Nie widzi pan problemów w służbie zdrowia? Uważa pan, że szpitale są problemem samorządów? Nie, proszę pana.
za... Ale proszę mi nie wtykać słów, których nie powiedziałem. No powiedział pan to. Nie twierdzę, panowie, że to jest panowie, jak mówicie, to nie słychać pana Frysztaka, więc muszę tylko o to powiedzieć. Mhm. Bardzo dziękuję, pani redaktor. Powiedział pan to. Powiedział nie, nie pan, powiedziałem. To samorządy są prowadzącymi szpitale. Ale... I to właśnie powiedziałem, że jest. Panie ministrze, bo nie słychać pana posła. Będzie pan miał czas się odnieść. Proszę pana, ja muszę słuchać pana niewiedzy i panu nie przerywam, więc mam prośbę, żeby pan posłuchał mojej wiedzy. Ale proszę nie manipulować przede wszystkim. Powiedział pan, że to samorządy są zobowiązane pokrywać długi szpital. Są organem prowadzącym. Pana. To jeszcze raz. Jak mówi to pan rząd, poseł i jeżeli zaczyna mówić ktoś w studiu, to wtedy z automatu pana posła nie słychać. Więc proszę o cierpliwość i będzie pan mógł się panowie odnieść potem. Panie pośle, kolejna próba. Nie jest pan minister na spotkaniu partyjnym. To rząd odpowiada za pokrywanie finansów służby zdrowia. Są na to orzeczenia sądów. Jeśli chodzi o kwestię drożyzny, jak pan jeździ tą rządową limuzyną, to musi pan pamiętać o tym, że za to, że pan ma na paliwo, bo podatki i Orlen, który łupi 34 miliony złotych tylko w miliardy złotych w ostatnim roku, taki zysk wypracowaliście na wojnie, na tym, że mamy putinflację. Nie, mamy obajtkoinflację, obajtkoceny. Mamy problem z tym, że wy wymyśliliście sobie, że będziecie regulować sztucznie ceny. W tej chwili pan odtrąbia sukces obniżania stawek. On jest skalkulowany wyłącznie jako projekt wyborczy. I to jest największym problemem, bo pochodną od każdego paliwa są ceny na półkach. I nie zakłamie pan rzeczywistości tego, że dzisiaj mamy bardzo drogie warzywa. Mamy chleb, kilka bułek i chleb kosztuje ponad 15 zł. Znaczy, ja nie chcę się ścigać z nikim na to, ile kto płaci, bo płacimy wszyscy zbyt wiele. I jeśli pan mówi, to jest pewna dygresja w związku z tym, co się dzieje w Sejmie na korytarzach, w związku z tym, że jest protest osób, dzieci z niepełnosprawnościami. Pan mówi, że podnieśliście najniższe wynagrodzenie. Zapomina pan powiedzieć, że pana koledzy, wydaliście tylko rozporządzenie, a te wynagrodzenia płacą przedsiębiorczyni, przedsiębiorcy, ludzie, którzy zatrudniają. Macie dziś szansę podnieść rentę socjalną do minimalnej. Co robicie? Nie podnosicie. Jesteście już w posiadaniu projektu obywatelskiego. Macie projekt poselski. Idziemy wam z pomocą, żebyście nie liczyli tych podpisów. Nic z tym nie robicie. Dlaczego? Bo to jest obraz obłudy, buty i arogancji tego rządu. Ja chciałbym panu powiedzieć, nawiązując do tych mieszkań. Obiecaliście ludziom tanie mieszkania. Mieszkania dla ludzi, których nie stać na kredyt. A daliście im dzisiaj podwyżki. Podwyżki o tyle, ile wynosi inflacja. I pan prezes PFR-u, który zarządza programem Mieszkanie Plus, mówi na Komisji Sejmowej Infrastruktury, dziękuję klientom, że dobrze płacą. Wie pan, do kogo on mówił? Do tych mieszkańców, którzy dali się nabić w butelkę na projekt Mieszkanie Plus. Dobrze, panie pośle, bo się zrobiło kilka wątków, to tylko pogrupuję, tak? Bo mieszkania są bardzo ważnym tematem i też wspólnym tematem wyborczym dla chyba wszystkich partii. Protest niepełnosprawnych to jest coś, co się nie kończy, no mimo, że pani minister Maląg obiecała, ale to w dalszej perspektywie kolejne świadczenie. No i rzeczywiście ta płaca minimalna, jak pan mówi, panie ministrze, o płacy minimalnej, no to muszą za to zapłacić pracodawcy, jak pan wie. Ludzie się pewnie cieszą, że dostaną dwie podwyżki w tym roku, bo kolejną od lipca. Natomiast no jednak to jest koszt pracodawcy, przyzna pan. Tak, ja odnosząc się do słów pana posła, no właśnie, to jest problem w Platformie Obywatelskiej, że nawet mając fakty przed oczami, albo nawet moją wypowiedź sprzed kilku chwil, będziecie na siłę manipulować. No nic nie mówiłem o wyłącznej odpowiedzialności samorządów za szpitale. To po pierwsze, bardzo mnie zawsze bawi, kiedy posłowie opozycji szczególnie wypominają limuzyny czy jakieś inne rzeczy. A przecież panie pośle, pan ma darmową benzynę, kiedy jeździ po Polsce, czy darmowe bilety. Więc proszę również zwrócić uwagę, jaka jest cena paliw na stacjach, bo pan za to zazwyczaj jednak nie płaci. Więc proszę tutaj o tym pamiętać. Natomiast ceny, które dzisiaj obowiązują i są na rynku, one są cenami generalnie rynkowymi. To nie jest tak, że rząd wpływa na cenę, czy ma możliwość do tego, aby zdjąć kilka złotych z cenów danego produktu. A co to znaczy, że chociażby... ceny, które są na rynku, są cenami rynkowymi, no bo one są pochodną na przykład paliw, tak? No tak,
No, jeśli mówimy chociażby o cenach warzyw, które są rzeczywiście rekordowo wysokie, na to nakładają się, jeśli mówimy o pomidorach czy papryce, tutaj faktycznie ceny są historycznie wysokie, natomiast na to nakłada się kilka kryzysów, chociażby problemy pogodowe w Hiszpanii czy w Maroko, które są głównym dostawcą warzyw w tym okresie zimowym. Przypominam, że w Polsce sezon na pomidory zaczyna się w przełomie marca czy kwietnia i dopiero wtedy mówimy o naszym produkcie. W Holandii czy Wielkiej Brytanii w tym momencie w wielu sklepach te produkty są reglamentowane. Kiedy wchodzi klient do sklepu, może kupić dwa pomidory albo trzy papryki. Tego nie wiem, czy pomidory są tak na sztuki reglamentowane. Tak jest. W Holandii akurat. To musiałby ktoś, kto może nas ogląda gdzieś z tamtego regionu, powiedzieć, czy tak jest. Natomiast pamiętam, że pan Gantner z Federacji Żywności mówił, że ostrzegał rząd, że ostrzegali producenci żywności rząd, że wiosną tak będzie, że ze względu właśnie na koszty energii po prostu dojdzie do takich szalonych cen i żeby coś z tym zrobić wcześniej. Panie ministrze, ale również, pamiętam tę wypowiedź, bo prosiliśmy o komentarz. No, oczywiście my wyszliśmy naprzeciw części oczekiwań branży. To oczywiście nie jest branży, w pełni. Ludzi, którzy chcą kupić po prostu pomidora w normalnej cenie. Natomiast, ale my w okresie 30-40 złotych. W okresie zimowym kupujemy pomidory, zaopatrujemy się z różnych krajów, chociażby w te warzywa. I tam również są wysokie ceny za gaz, za prąd, za energię i to też nakłada się na ceny, które są końcowe w Polsce, ale tak czy siak nie mamy sytuacji, w której musimy reglamentować żywność, a to się dzieje chociażby w niektórych krajach Europy Zachodniej, więc problem jest dużo bardziej złożony i oczywiście kręcenie filmików, w których pokazuje się cenę, tylko wszyscy może być... właśnie kręcą, albo prawie wszyscy. Ale tak, tylko że my to musimy prostować. Już za chwilę, panie pośle. Jakby nie będziemy chodzić na... Nakręcił Donald Tusk, za chwilę kręci rzecznik rządu. No tak, ale to jest jakby odpowiedź zgodna z faktami na te manipulacje, które były w filmiku Donalda Tuska. Dobrze. Może pan Frysztak jednym zdaniem dosłownie i pan, panie senatorze, już dobrze? Bo tak w tę stronę teraz, tak? Pan minister powiedział, że nie ma reglamentacji towarów. Nie ma reglamentacji towarów, panie ministrze, bo ludzie sami sobie te towary reglamentują. Taką drożyznę w naszym kraju zafundowało Prawo i Sprawiedliwość, że ludzie sami ograniczają się w swoich zakupach. Nie wiem, czy pan wie, że nawet paliwa Orlen mniej sprzedał. Dlaczego mniej sprzedał? Bo ludzie się ograniczają w tym, żeby nawet dojeżdżać, wykorzystują alternatywne sposoby. To akurat może nie jest najgorsze, nie dajmy zarabiać Orlenowi, ale i ochraniajmy środowisko. Ale co do zasady, ludzie... Nie wiem, czy to tak działa, panie pośle, ale w ogóle chyba ludzie w kryzysie się ograniczają. W każdym kryzysie, w każdym skoku inflacji ludzie się po prostu siłą rzeczy ograniczają. Okej, jeszcze pan Frysztak. Dziękuję, ale w naturalny sposób sami sobie wprowadzają reglamentację produktów. Mhm. Zamiast wybrać te produkty, które zwykle wybierali, szukają tańszych zamienników. No wystarczy pójść zobaczyć w jednej z popularnych sieci handlowych. To jest taki papierek lakmusowy mój. Proszę pójść i zobaczyć, które jajka, w sensie które palety z jajkami są puste. Te najtańsze. To jest problem. To jest taki czysty... Panie redaktor, panie ministrze, znaczy nie to, że do pana mówię, tylko w ogóle... Jest w tej chwili spadek PKB w ostatnich 3 miesiącach ostatniego roku i na początku tego, więc wie pan, niech pan to zauważy. Bo pan tak mówi, jakby gospodarka się broniła, wszystko ten, tylko tak, jacyś złe samorządy, źle prowadzą szpitale, ktoś tam coś źle robi, dlatego źle, my wszystko dobrze. Nie no, za PKB też nie odpowiadacie, znaczy za nic nie odpowiadacie. To niech pan tak nie mówi, bo wie pan, tutaj pan poseł miał rację, że wy podnosicie rzeczywiście pensję minimalną, tak samo robicie na przykład... Wrócę jeszcze raz do tego tematu, do szpitali, że podnosicie pensję, wydajecie ustawę, tylko to jest na zasadzie ja stawiam, Nikodem płaci. Wie pan mówi, że tyle trzeba zapłacić pielęgniarkom, tyle trzeba zapłacić lekarzom, tyle trzeba zapłacić fizjoterapeutom, potem kontraktu nie podnosicie tyle, ile powinniście i źle zarządzają samorządy szpitalami. To w takim razie w ogóle nie odpowiadacie za ochronę zdrowia, bo rząd prawie wcale nie ma swoich szpitali. Wy macie raptem parę szpitali, instytutów na całą Polskę, to znaczy, że co, że w ogóle nie odpowiadacie, to Ministerstwo Zdrowia trzeba zlikwidować.
zdecydować, skoro to samorządy odpowiadają, bo są organami prowadzącymi i szpital w Radomsku. Wie pan, nie, pan nie podaje tego przykładu, bo ja te szpitale okoliczne znam, szpital w Radomsku jest też mi znanym szpitalem, więc nie wchodźmy w to. Ale ja jestem z Radomska, bardzo dobrze znam jestem z Radomska. A ja w tym szpitalu pracowałem, panie ministrze, tylko ja nie będę tego... Znam dobrze ten przykład. Nie, wiem, że szpital w Radomsku jest dobrze zarządzany i da się dobrze zarządzać. Nie będę na tym poziomie z panem dyskutował. Ale na jakim? Na poziomie ogólnym. Ale jakim ogólnym? Jest nadwyżka, która jest przekazywana do samorządu prowadzącego. Wie pan, dlaczego szpital w Radomsku jest w dobrej sytuacji finansowej? Wie pan, czy nie? No, pan jest z Radomska. Ja chętnie usłyszę, dlaczego. Dlatego, że tam był stary szpital, który był zadłużony i zostały długi w starym szpitalu. I został wybudowany nowy szpital, który ruszył bez długów. I to było kilkanaście lat temu. To było bardzo ważne. Ostatnia runda pytań, tylko chcę powiedzieć, no i to jest właśnie jednak urok tych czasów, gdzie internet funkcjonuje, państwo mogą nas wszędzie oglądać, bo jako żywo napisał pan Eugeniusz, który mieszka w Holandii, w Amersfoort, konkretnie, bo tu mi się... chyba się pan nie obrazi, wyświetla się lokalizacja, że proszę przekazać panu ministrowi, że w Holandii można kupić pomidory na kilogramy czy skrzynki. Mieszkam tutaj, pisze pan Eugeniusz. Więc no akurat przynajmniej w tej miejscowości mogę panu pokazać. Jako żywo pan Eugeniusz z Holandii prosto pisze, że... Przygotowywałem się do programu, mogę zaraz zacytować artykuły i relacje z Holandii. Może w tej części, w której mieszka pan Eugeniusz, którego pozdrawiam i jak trzeba, to chętnie się też skontaktuje. Takie są relacje, informacje, które można wyczytać w internecie. Nie, ale to po prostu tak jest, panowie, szanowni państwo, no wszystko, co tutaj pada, może być natychmiast zweryfikowane. Ale widzieliśmy puste półki w Wielkiej Brytanii, gdzie nie było tych produktów. Widzieliśmy te zdjęcia, filmy, gdzie w sklepach nie było warzyw. Wróćmy z Maroka, z Holandii. Dobrze, ja bym chciała wrócić rzeczywiście tutaj i pana Frysztaka zapytać, bo już naprawdę będziemy powolutku kończyć, może nawet nie powolutku. Jak w takim razie Platforma po dojściu do władzy ewentualnej zrobi to, że ta inflacja będzie niższa, czy polepszy się sytuacja finansowa Polaków, bo wie pan, krytykować jest łatwo. Natomiast na przykład mówić ludziom, że trzeba zrezygnować z pewnych rzeczy, to już trochę trudniej. Bardzo prosto. My to doświadczenie mamy z lat 2007-2015, kiedy doprowadziliśmy tak naprawdę do tego, że inflacji w Polsce nie było. W innej sytuacji. Kwestia odpowiedzialności. Nie, też mieliśmy kryzys międzynarodowy, ogólnoświatowy w 2009 roku. Pragnę przypomnieć, tamten kryzys bardzo mocno dotknął Polskę. I udało nam się doprowadzić do tego. Dlaczego? Dlatego, że to jest kwestia odpowiedzialności. Odpowiedzialnego komunikowania Polakom tego, jaka będzie ich sytuacja. Nie tak jak minister, jak prezes Glapiński. Może będzie tak, może inaczej. A jedyną osobą, która, nie wiem, to jest moje takie nawet nie przemyślenie, pytanie. Ja się zastanawiam, czy jedyną osobą, która wiedziała o tym, jaka będzie inflacja, nie był przypadkiem pan premier, który kupił obligacje oprocentowane inflacją. Ja chciałbym pani powiedzieć, skąd my weźmiemy pieniądze. To już króciutko, panie pośle. Nie będziemy robić takich nietrafionych inwestycji, jak ta w Sosnowcu, w Maczkach. Ja dzisiaj jestem od rana w Sosnowcu. Proszę sobie wyobrazić, że PKP wydało 9 milionów złotych tylko po to, by przerwać prace inwestycyjne, zabić w zabytkowym budynku dworca, zabić okna płytami OSB, przerwać te inwestycje, a ludzie nie mają gdzie wsiąść w pociąg. To są konkretne przykłady. Panie pośle, to jest konkretny przykład, na którym w tym przypadku... Ostatnie zdanie. Ale naprawdę ostatnie, bo... Muszą panowie jeszcze odpowiedzieć. Panie ministrze, mniej TVP, będzie pan miał... Ale jesteśmy w Polsacie, panie pośle. Potwierdzam. Bo chciałbym panu powiedzieć, że te zdjęcia, które pan widział, to nic innego jak zdjęcia po Brexicie. I to jest ostrzeżenie dla... Pan minister Cieciura teraz? Tak, właśnie, bo tutaj siła internetu, odnosząc się do szpitala w Radomsku, tutaj mi przypomniano, że organ prowadzący, jakim jest powiat radomszczański, spłacił wszystkie długi starego szpitala i tam nie było żadnego umorzenia. Można szpitalami również dobrze zarządzać na takim poziomie powiatowym. Natomiast, panie pośle, no, najpierw nauczcie się czytać dane, nauczcie się czytać to, co się jest w półkach sklepowych. Nie manipulujcie w filmikach, które wrzucacie do internetu.
cenami jawnie, jakby ośmieszając się, ponieważ w momencie, po kilku godzinach my to weryfikujemy i okazuje się, że schabowy nie jest za 12, tylko za 15, cebulę można kupić więcej, mniej, paliwa możemy kupić dwa razy więcej niż za waszych czasów. Sprawdzajcie informacje, czytajcie je ze zrozumieniem, to na pewno wiele wam pomoże. Czy ja myślę, że to naprawdę zależy, gdzie się kupuje. Ostatnie chcę powiedzieć, że pan Biedroń dzisiaj powiedział, że chcecie podpisania porozumienia o współrządzeniu, zresztą opozycji, tak, żeby do tanga iść we czwórkę. Czy pan potwierdza, że to jest oferta do Platformy, do Szymona Hołowni, do PSL-u, tak, żeby jeszcze raz usiąść i pogadać? Jak najbardziej jest taka propozycja, ponieważ no, to będzie skutkowało lepszym wynikiem opozycji w wyborach. To jest powrót do jednej listy? Powrót do mówienia o jednej liście? W pewnym sensie. Powrót do tego, żeby elektorat skupił się wokół całej opozycji, żeby wiedział, że opozycja jest sprawcza. Natomiast panie ministrze, na koniec. Tak, rzeczywiście powiat spłacił długi szpitala, a nie szpital spłacił swoje długi, a wszystkie inne szpitale same muszą spłacać swoje długi. Nieprawda. No, ale, to jest taka różnica. Jest taka, gdzieś taka jest różnica. I wie pan, jeżeli każecie innym szpitalom spłacać swoje długi, właśnie tak się dzieje, jak się dzieje. To tylko dopytam. Gratuluję pracownikom szpitala w Radomsku. Przyjmujecie tę rękę wyciągniętą w sprawie rozmów o tym, żeby jednak do tego tanga iść we czworo? Tak. Tak? Z samego początku o tym mówiliśmy, że... Jest powrót do rozmów o jednej liście, panie pośle? Wie pani, ja jestem od rana w Sosnowcu, nie znam przekazu tego, który pani cytuje, Roberta Biedronia. Mhm. Wiem również, że Donald Tusk od rana jest na Śląsku. Biedroń mówi tak, niech to będzie nowe rozdanie na opozycji. Podpisanie porozumienia o współrządzeniu. Świetnie, jestem na tak. Mam nadzieję, że Kosiniak-Kamysz i Hołownia również będą na tak. Może to bardziej będzie Polka niż tango, bo we czwórkę... Może Polka, tak. We czwórkę bardziej Polka niż tango. Czuję, że będzie awantura na opozycji znowu. Nie będzie. Krzysztof Cieciura, wiceminister rolnictwa, Wojciech Konieczny, Lewica, Konrad Frysztak, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo, panowie. Za chwilę, po krótkiej przerwie, Anna Maria Dener, Jarosław Wolski o szpiegach złapanych tutaj w Polsce. O tym, że Trybunał w Hadze wydaje nakaz aresztowania Władimira Putina także. I co to może oznaczać? Za chwilę wracamy do państwa. Wydech przerdywiały. Sam jak pan zobaczy. Praca bez odpowiednich narzędzi w firmie jest bez sensu. Otwórz firmę z mBankiem i zyskaj konto z pakietem narzędzi dla firm. mBank. Przedsiębiorco, zyskaj. Teraz możesz oszczędzić nawet 2200 zł przez 2 lata. Jak ja nie lubię reklam. A ja ci powiem, że lubię. Tak? Można sobie przerwę zrobić, posiedzieć. Aha. Z kolegą. Mhm. Odpocząć. Piwa nalać. Koledze. No. No chyba, że tak. Przed reklamą czy po, jesteśmy na ty. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Przeceny na święta w Media Expert, a do tego multirabaty. Im więcej, tym taniej. Na przykład kup w zestawie piekarnik Bosch z termoobiegiem 4D i płytę indukcyjną Bosch Kombizon ze strefą dla dużej brytwanny, a zmywarkę Bosch z funkcją Aqua Stop z kodem rabatowym kupisz za niecałe 630 zł. Aż 55% taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Dzień dobry, ja w sprawie energii odnawialnej. A hasło pan zna? Jakie hasło? Świstaki lubią wiatraki? Oczywiście, że znam. Musi pan je powiedzieć. Świstaki lubią wiatraki. Żbiki podziwiają fotowoltaiki. Proszę was, proszę tam. A łasice szanują wodne prądnice. W PGE mamy wszystko. Elektrownie wodne, wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Będę szczery. Co jest lepsze niż cztery? W paczce lepiej się tworzy, w paczce lepiej się waży, w paczce więcej twarzy marzy. Bo nie ma to jak na zimę paczka pełna ży. Żywiec. Chce się ży. Watch me do my thing. I get out of control, I take off like a plane. I do just what I do at the top of my game. Top of my game, lots pit to shame. Come deal with the crew, I stop them in a lane. Who's worried about who? I drop them with a flame. They come in for round two, like what? 7 days. Złap na drogę. Panie i panowie, przedstawiam wam Bake Rolls.
Cienkie chlebowe krążki podwójnie pieczone w piecu. Z czosnkiem, kwaśną śmietaną i cebulą, a także o smaku pomidorów i oliwek. Pizza? Pizza. Bake Rolls. Najbardziej pożądany smak. Nie ma nic lepszego niż wspólne chwile z odrobiną delikatności. Ciastka Milka z delikatną czekoladą z alpejskiego mleka. Being a Mandalorian is not just learning about how to fight. You have to know how to navigate the galaxy. This is the way. Mandalorian. Disney Plus. Oreo. Stay playful. Skomplikowane? Lepiej prościej. Prince. Po prostu doskonałe. O, będzie mi seria. A skąd wiesz, co zrobić, żeby była taka pyszna? Od twojej mamy. To ona przekonała mnie, że podstawą jest najsmaczniejszy jogurt. Primo. Pokazała mi, że najlepsze ogórki nie wyglądają idealnie. Świeży koperek pachnie ogrodem, a dojrzałe cytryny łatwo wycisnąć jedną ręką. No i ten idealnie kremowy jogurt. Nasza mizeria smakuje primo. Co ty? Primo. Smakuje primo. Z kontem Max oszczędnościowym twoje pieniądze nabierają mocy. Zyskaj 8% w skali roku na nowe środki do 100 tysięcy złotych. Otwórz konto w Santander Bank Polska. Hity stokrotki. Ser Gouda złoty 99 za 100 gramów. Kiwi 6,99 za kilogram. A z aplikacją boczek wieprzowy bez żeber 14,99 za kilogram. Stokrotka. Ekstra ceny na uwadze mamy. Misiu, kupisz mi samochód? Tysiu, wejdź na karyspolska.pl i wybierz sobie wszystkie marki w jednym miejscu. Do wyboru, do koloru. Hej, sklep Opon. Potrzebuję nowych opon. Znalazłem opony idealne do twojego samochodu. Sklep Opon.com. Twój asystent w doborze najlepszych opon. Oleje silnikowe Fuchs Titan łączą tych, którzy lubią oszczędność, z kochającymi dynamiczną jazdę. Fuchs. Moving your world. Ochrona i idealne dopasowanie. Lugano to maty do bagażnika szyte na miarę twoich potrzeb. Lugano z myślą o twoim komforcie. Najlepsi fachowcy, gwarancja jakości, ponad 500 serwisów w całej Polsce. Q-Serwis Castrol, sieć profesjonalnych warsztatów samochodowych. Chmielowe Mistrzostwa Świata. Kategoria Balans Smaku. Ruszyli! Siatecki idealnie równoważy smak. Jest już na szczycie i... Tak! Wygrywa najlepszym smakiem! Siatecki. Mistrzowski chmel. Wyborne piwo. Jasne i orzeźwiające piwo Brooklyn Pilsner. Inspirowane Brooklynem. Ważone dla wszystkich. Wszystkich, którzy kochają ten nowojorski luz i vibe. Brooklyn Pilsner. This is Brooklyn. Though the sun may not be bright, if we look inside our souls, there's light. It's a good enough day to love, like it's right. Kiedy to zobaczysz, nie zgodzisz się na mniej. Oszczędzaj energię i pieniądze z oknami dachowymi Velux. Velux. Gdyby wszystko było tak proste jak założenie konta w mBanku. Ściągasz aplikację mBanku, robisz zdjęcie dowodu, potem sobie i gotowe. Masz konto oraz oszczędzasz nawet na 8%. mBank. Wiosna. Tyle energii do działania. Może byś w domu coś podziałał? Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. Wybieraj spośród tysięcy produktów do domu i ogrodu w super cenach. Allegro. Nasz największy sklep. W Tiguanie twoje codzienne podróże stają się bardziej ekscytujące. Poznaj nowoczesne i niezawodne technologie Volkswagena. Tiguan. Twoja codzienność. Nasze technologie. Jak wygląda codzienność osób cierpiących na reumatyzm i artretyzm? Słyszałaś?
Pogoda ma się zmienić. Wiem, bo zaczęły mnie boleć stawy, więc posmarowałam się rano Dolgitem. Wiesz, to ten żółty krem z apteki. Teraz już żadna zmiana pogody nie jest mi straszna. Dolgit. Żółty krem z apteki przy bólach mięśni i stawów. W takim razie ja się posmaruję, bo coś zaczyna łamać mnie w kościach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Robi się nerwowo? Nie daj się. Codziennie bierz lek Magne B6 Forte. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W tobie jest siła. Kruche i pełne świeżości. Z natury bierzemy wyśmienite warzywa, by tworzyć z nich harmonijne kompozycje. Gotowe mieszanki sałat Vital Fresh. Smaczne i dobre dla ciebie. Spróbuj Vital Fresh. Najlepsze smaki z natury. Super sobotę mam? W Kauflandzie! Świeżość! Super! W tę sobotę z Kaufland Kart. Schab wieprzowy w opakowaniu 12,99 za kilogram, a kapusta biała młoda 3,99 za sztukę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Czy kochasz mi świetle? O, tak, ja kocham je. Na samą myśl o stracie szczawnica trafia mnie, więc do nim cztery dzwoń i zniżki swe chroni z OCAC. Ochroń swoje zniżki w Link 4. John, you know what they did to my son. I need to stop this man. You are the man who knows all about people like me. You can't help John. I'm still a cop. Not anymore. Stand down or tactical unit will shoot you dead. Funny that I get him before you get me. Make it 50. Załóżmy, że ja jestem klientem, ty sprzedawcą. O nie, ja chcę być klientem, ty bądź sprzedawcą. Ja jestem klientem, ty jesteś sprzedawcą. Ja jestem klientem. To może ja będę klientem. Proszę. Sprytnie. Dopiero zaczyna, a już wie, co robić, żeby się nie narobić. Chcemy przenieść się do plusa. Co mam zrobić? Nic. Filip za was wszystko załatwi. Do plusa samo się przenosi. Umów się, a sprzedawca zrobi wszystko za ciebie. Wybierz abonament rodzinny już od 29 zł miesięcznie. Plus. Ważne pytania o politykę, gospodarkę. Pan proponuje socjalizm. Nie, ja nie proponuję socjalizm. Co dalej z Polską? Co tydzień podsumowujemy najważniejsze wydarzenia i zadajemy trudne pytania. Jak to jest, że państwo właściwie nie reaguje? Debata tygodnia. W każdą sobotę o 19.50 w Polsat News. W ostatnich dniach Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 9 osób podejrzanych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Podejrzani prowadzili działania wywiadowcze przeciwko Polsce oraz przygotowywali akty dywersji na zlecenie rosyjskiego wywiadu. W grupie zlecano także działania propagandowe mające na celu zdestabilizowanie relacji polsko-ukraińskich. Mieliśmy w Niemczech przecinanie kabli światłowodowych, które w jakiś sposób paraliżowały ruch kolejowy w Niemczech. Funkcjonariusze ABW zabezpieczyli kamery, sprzęt elektroniczny, a także nadajniki GPS, które miały być montowane na transportach z pomocą dla Ukrainy. A o szpiegach, o tej rozbitej siatce też będzie w tej części debaty dnia, ale nie tylko. Ze mną w studiu Anna Maria Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Jarosław Wolski, analityk, autor książki Spokojnie o wojnie, między innymi autor tej książki. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Ale chciałabym zacząć od nakazu aresztowania dla Władimira Putina, bo to dzisiaj taka informacja, no muszę powiedzieć, dość chyba nieoczekiwana dla bardzo wielu. Zresztą polski sędzia, ponieważ profesor Piotr Hofmański jest prezesem Trybunału od 21 roku, też ogłaszał tę informację. Chciałam panią najpierw zapytać o komentarz, co to zmienia właściwie, czy to zrobi jakiekolwiek wrażenie na Kremlu, na przykład na rosyjskich elitach, bo wiadomo, że Putin się chowa gdzieś tam po bunkrach, w sumie nie wiadomo, gdzie on jest. Także dla rosyjskiej komisarz do spraw praw dziecka Marii Aleksiejewny Lwowej-Białowej, no bo chodzi o wywózkę dzieci, o wywózkę ukraińskich dzieci do Rosji, po prostu o wynaradawianie.
To prawda. Czy to zrobi wrażenie na Putinie? Nie sądzę. Tym bardziej, że Rosja nie uznaje jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Natomiast ma to ważne symboliczne znaczenie, to znaczy po pierwsze pokazuje, że nie odwracamy głowy od zbrodni wojennych popełnionych przez Rosjan i po drugie, że ta sprawa wywożenia dzieci jest ciągle na porządku dnia, że śledzą to odpowiednie instytucje, bo jest to rzecz, która jest jednym chyba z najbardziej, przepraszam za dosłowność, paskudnych elementów tej wojny wymierzonych w ludność cywilną, to znaczy wywożenie dzieci, których rodzice być może nie żyją, bo zawsze to jest wielki znak zapytania, oddawanie ich do adopcji w Rosji, w zasadzie jakby do kraju wrogiego i jeszcze tak jak pani redaktor wspomniała, wynaradawianie, nastawianie wrogo do swojego pierwotnego państwa, więc to są rzeczy, które nie mogą pójść w zapomnienie. Oczywiście za tym specjalnie nic nie będzie stało, nic to nie będzie oznaczało w praktyce dla Władimira Putina, ale myślę, że jest to jeden z czytelnych sygnałów, jakie państwa zachodnie znowu wysyłają w stronę Rosji. Chcielibyśmy widzieć Putina na ławie oskarżonych. Jarosław Wolski, czy pan myśli, że to jest w ogóle w jakikolwiek sposób realne? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem, jeżeli Putin zapłaci w wyniku jakichś przetasowań na szczytach kremlowskich, to zapłaci w Rosji i zapłaci karę typową dla władcy w Rosji, który przegrywa grę o wszystko. Natomiast ja zgadzam się z panią Anną, a mianowicie ogromny wymiar symboliczny i ogromny wymiar moralny tego orzeczenia, w tym wypadku, że nakazu. W tym wypadku faktycznie pokazuje to, że Zachód, że ta część Zachodu nasza bardzo jednoznacznie ocenia działania rosyjskie, więc wymiar symboliczny ogromny, no wymiar praktyczny jest niestety zdecydowanie skromniejszy. Patrzę na komentarze prawników, no jeden z nich, Tomasz Lachowski, specjalizujący się w prawie międzynarodowym, mówi, kluczem w tej sprawie jest to, żeby Putin realnie właśnie trafił na ławę oskarżonych. No ale rozumiem, że, przepraszam, porwanie go gdzieś i sprowadzenie go na te ławy oskarżonych w grę nie wchodzi. W przeszłości na przykład Muammar Kaddafi też miał taki nakaz, ale no, on zginął w inny sposób zupełnie. Sprawiedliwość go dosięgła, jak pamiętamy. No i tak wydaje jak się jeszcze może przez chwilę pan Jarosław i za chwilę pani. No, wydaje się, że raczej Putinowi będzie bliżej do losu Kaddafiego niż do losu Eichmana, tak? Wolałbym, żeby to skończył tak jak Eichmann, ale wydaje się, że jeżeli dojdzie do jakichś przetasowań na szczytach kremlowskich, które nie będą planowaną sukcesją władzy, no to skończy się to raczej w stylu Kaddafiego. Dokładnie, dokładnie chciałam to samo powiedzieć, to znaczy, że jeżeli Putin się doczeka jakiejkolwiek w cudzysłowie sprawiedliwości, to najprędzej od swoich i nie jest bez przyczyny to, że on się tak bardzo boi, tak bardzo chowa i przecież co rusz widzimy mnóstwo spekulacji, ilu to on nie ma sobowtórów i czy aby na pewno ta sama osoba występuje dzień po dniu w różnego rodzaju eventach publicznych. Mnie się to po prostu też kłóci, ten nakaz wydany wobec Putina i wobec Lwowej, jak na przykład widziałam Ławrowa, który sobie bryluje gdzieś tam na salonach. Znaczy ja rozumiem, że Rosja jest nadal członkiem pewnych gremiów i Ławrow się pojawia, ale jednak no, uważam, że po prostu dziwnie się bardzo na to patrzy, chociażby w zderzeniu z takim właśnie nakazem dla de facto szefa Ławrowa, jakim jest Putin. To prawda, ale my musimy też sobie zdawać sprawę z tego, że daleko nie wszyscy w całym świecie myślą tak samo jak my. I dla bardzo wielu państw, zwłaszcza tak zwanego globalnego południa, nie lubię tego określenia, ale powiedzmy dla uproszczenia, to nie jest taka prosta wojna, jaka jest dla nas, że nie jest tak łatwo określić, kto jest agresorem, kto jest ofiarą. Działa niestety propaganda rosyjska, która jest rozsiewana czy w państwach Bliskiego Wschodu, czy w Afryce, czy w Ameryce Południowej. I proszę mi uwierzyć, że są na nią nawet podatni ci, którzy są wykształceni, nasi partnerzy instytucjonalni, choćby z państw Ameryki Łacińskiej, wielokrotnie mieliśmy różnego rodzaju rozmowy z nimi, gdzie jednak widać było, powiedzmy, lekko mówiąc, niezrozumienie dla naszego takiego zero-jedynkowego podejścia. Tam z kolei Rosja wykorzystuje choćby to, że Stany Zjednoczone nie mają zbyt dobrej marki, że tak to ładnie ujmę. Z kolei na Bliskim Wschodzie i w Afryce dołącza do tego kwestię kolonializmu, wyzysku przez Europę Zachodnią. I to na tych właśnie nastrojach chcę pokazywać, że ta wojna nie jest tak prosta, jakby się z pozoru mogło wydawać. W zależności od tego, z jakiej części świata się patrzy, niestety. Rozbicie szajki szpiegów, młodych ludzi, jak się spojrzy na zdjęcia, nawet jeżeli one niekoniecznie pokazują te oblicza,
A były szef agencji wywiadu Grzegorz Małecki mówi, takich grup jest na pewno u nas więcej, Jarosław Wolski. W zasadzie wiedzieliśmy, ale jak usłyszeliśmy ten komunikat o rozbiciu szajki, to trochę no, zaczęło to docierać ze zdwojoną mocą. Czy ja, pani redaktor, od początku jestem pewien, że GDR, czyli grupy dywersyjno-rozpoznawcze w Polsce, znajdują się rosyjskie i one będą aktywizowane w ramach kolejnych działań. Pamiętajmy o tym, że Rosja jest krajem, który nie miał żadnych oporów, żeby zlecać zabójstwa polityczne, w tym z użyciem broni chemicznej, na przykład Wielkiej Brytanii. Jest krajem, który nie miał żadnych oporów przed zleceniem wysadzenia magazynów amunicji w Czechach. Obecnie w fabrykach krajów natowskich ma miejsce seria różnych dziwnych wypadków. Wybuchów, pożarów, przestojów pracy. To nie są rzeczy nagłaśniane, tak? Część z nich wynika z pośpiechu i z przechodzenia fabryk na reżimy wojenne, gdzie siłą rzeczy pewne normy bezpieczeństwa no, są obniżane. Natomiast no, część może być efektem działania po prostu sabotażu, dywersji. I nie ma żadnych złudzeń, że w Polsce takie grupy są w większej liczbie i one będą aktywizowane. Pytanie tylko, na ile w tej grze w kotka i w myszkę sprawne będą polskie i natowskie służby. Na razie 1-0 dla nas, ale no, trzeba mieć świadomość, że tego typu niebezpieczne incydenty będą się powtarzać. I to, co jest moim zdaniem bardzo ważne, to zaufanie w tym momencie służbom i niesienie paniki. Po prostu. No 1-0 z tych, o których wiemy, bo jak pan mówi, że nie wszystko się nagłaśnia, to być może były takie incydenty, o których się z jakiegoś, nie wiem, powodu może nie dowiedzieliśmy. Zdecydowanie tak. I w zasadzie służby, jeżeli coś nagłaśniają, to robią to tylko wtedy, kiedy mają bardzo wyraźny interes. I to jest pewna gra ze służbami też tych państw, które tych dywersantów do nas wysłały. Stąd też takie, a nie inne działania. Myślę, że w bardzo wielu przypadkach jest to tylko element większej pracy operacyjnej. Jest to element prowadzenia monitoringu zabezpieczenia bezpieczeństwa kraju. Natomiast zdecydowanie Rosja prowadzi przeciwko nam działania asymetryczne, hybrydowe, wśród których między innymi jest nie tylko dezinformacja, ale też działania na szkodę infrastruktury krytycznej i zarówno można ją próbować atakować w sferze cyber, jak i bezpośrednio. Tak jak tutaj prawdopodobnie był zamysł, to znaczy, żeby monitorować szlaki kolejowe prowadzące do Ukrainy z uzbrojeniem. Nie tylko daje to informacje, co i ile jest wysyłane do Ukrainy, ale jeżeli byśmy sobie wyobrazili sytuację, w której doszłoby do wykolejenia takiego pociągu, to by oznaczało już bardzo realne straty w tej infrastrukturze i też oczywiście w wizerunku państwa polskiego. Czy pan wyobraża sobie, że oni zdołali nam jakoś zaszkodzić? Czy ta szajka została rozbita w porę? Czy rzeczywiście jest tak, że na przykład Kreml w tym momencie ma pełną wiedzę o ilości i jakości broni, jaka była transportowana przez Polskę do Ukrainy? Znaczy, zacznijmy od tego, że dla Rosjan grupy dywersyjno-rozpoznawcze oraz agentura jest próbą skompensowania gigantycznych słabości Rosji, jeżeli chodzi o rozpoznanie orbitalne, bo rozpoznanie radioelektroniczne. Rosjanie mają na chodzie w tej chwili mniej więcej 3-4 satelity, które są w stanie odpowiednio śledzić, próbować śledzić część transportów i one głównie skupione są nad terytorium Ukrainy. Próbują skupować dane od rozpoznania orbitalnego irańskiego, chińskiego. Natomiast jest to mikry wysiłek, jeżeli popatrzymy na to, że na rzecz samej Ukrainy pracuje około 35 różnych komercyjnych satelitów na bieżąco. Czyli Rosjanie są orbitalnym karzełkiem i trzeba to bardzo wyraźnie powiedzieć. A to myślę ładnie zabrzmiało nawet. Tak, mają bardzo poważny problem z rozpoznawaniem na podstawie wywiadu radioelektronicznego ruchów NATO, dostaw uzbrojenia. No i oczywiście tego, co się dzieje w Ukrainie. W związku z powyższym ta praca agenturalna jest dla Rosjan w tej chwili ważniejsza niż była kiedykolwiek indziej. Nastąpiła intensyfikacja tych działań, a to wiąże też ze sobą pewien spadek, powiedzmy, pilnowania pewnych procedur, spadek jakości pracy, jeżeli mogę tak powiedzieć, co powoduje, że osłona kontrwywiadowcza jest moim zdaniem troszeczkę prostsza niż była kiedyś. Natomiast tych grup jest dużo i te grupy będą wykorzystywane. Pytanie jest tylko takie, czy Rosjanie oprócz działań rozpoznawczych no, odważą się przeprowadzać jakieś akty sabotażu, dywersji, tak? To jest zasadnicze pytanie dla mnie. Na przykład? Na przykład wysadzenie magazynu amunicji w Czechach, tak? Mhm. Gdzie zginęło przecież dwóch obywateli. No, otrucie Sergeja Skripala, no, przecież to był akt barbarzyństwa w stosunkach międzynarodowych. Użycie broni chemicznej na terytorium Wielkiej Brytanii, co przeprowadzono, tak, w ramach zamachu terrorystycznego, morderstwa politycznego zresztą, to nie raz. W związku z powyższym, no, pytanie, gdzie jest ta granica w przypadku Rosjan. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że u nas od czasu operacji nad granicą, która była atakiem hybrydowym na terytorium Polski,
ja bym tak wprost określił. Mhm. Dużo się pozmieniało na plus. Pan mówi o uchodźcach przy granicy z Białorusią. Wykorzystanie biednych ludzi, biednych uchodźców w celu sprowokowanego przez i Putina, i Łukaszenkę ataku na Polskę. Tak, to była operacja hybrydowa, to była osłona operacji ukraińskiej. Tak? Czyli Rosjanie zaprogramowali kryzys graniczny z wykorzystaniem Białorusinów po to, żeby zaangażować maksymalnie dużo komponentów Wojska Polskiego na granicy w momencie, kiedy już planowali wyraźnie agresję na Ukrainę. Mhm. To nie było przypadkowe, to było celowe działanie i wykorzystano biednych, zdesperowanych ludzi, którzy liczyli na lepsze życie, na lepszy byt. Tak? Więc to było podwójnie podłe. I teraz od tego czasu też się bardzo dużo zmieniło po naszej stronie. Bardzo dużo w Polsce zmieniono pod kątem tego typu asymetrycznych zagrożeń, zagrożeń hybrydowych. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jeden aspekt. Walerii Gierasimow wrócił do gry. Jego rola się umocniła, a to był zawsze dowódca, który duży nacisk kładł na działania asymetryczne, na działania hybrydowe i który widział w działaniach hybrydowych pewną kompensację słabości armii rosyjskiej. Dlatego ja osobiście powrót Gierasimowa do gry w ramach tej układanki Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej odczytałem jako zapowiedź intensyfikacji działań asymetrycznych, działań hybrydowych i w mojej ocenie to właśnie widzimy. I na to musimy być teraz, jak rozumiem, przygotowani. Pytanie, czy ta akcja, o której usłyszeliśmy, jest dowodem właśnie na to, że jesteśmy dobrze przygotowani? Czy jeżeli ja słyszę, czytam, że takich grup jest więcej, czy jesteśmy w stanie wyłapać wszystkie z tych grup? To pytanie chyba nie do nas, bo to byłoby raczej pytanie do osób, które zajmują się kontrwywiadem. Natomiast zdecydowanie myślę, że ta świadomość jest i że nastawienie służb jest bardzo wyraźne, bo tak jak już pan Jarosław wspomniał, tego rodzaju akty dywersyjne miały miejsce na terenie państw natowskich. Mamy infrastrukturę, która jest infrastrukturą kluczową dla naszego bezpieczeństwa energetycznego. To są choćby porty. Mhm. Są to również gazociągi i ropociągi. Z Hiszpanii. Poławiacze pereł, tudzież bursztynu na przykład. Więc to też można podciągnąć, że było to pewnego rodzaju rozpoznanie tej infrastruktury. I tego rodzaju incydentów sądzę, że jest więcej. I absolutnie dla Rosjan, z ich perspektywy, te działania asymetryczne, hybrydowe, jak to nazywa NATO, są działaniami stosunkowo tanimi, dlatego że można w państwie zaatakowanym spowodować szkody, które będą bardzo wysokie ze względu właśnie na wartość infrastruktury czy życia ludzkiego, przy niestety stosunkowo niskim nakładzie sił i środków. Mhm. I rozmawiamy tutaj zarówno o sferze cyber, która też jest bardzo wrażliwym miejscem i podatnym na ataki, ale rozmawiamy też właśnie o aktach dywersji, sabotażu, no bo w tym momencie, jeśli sobie wyobrazimy znaczenie linii kolejowych w Polsce, nie tylko dla naszego bezpieczeństwa, ale też dla bezpieczeństwa Ukrainy, to w zasadzie oznacza, że trzeba pilnować praktycznie każdego metra torów, wszystkich tych kluczowych elementów, które znajdują się na trasie przejazdu poszczególnych pociągów i to w którymś momencie faktycznie może być niewykonalne. I to, co Rosjanie mogą próbować jeszcze robić, intensyfikować takie działania, wysyłając stosunkowo niewielkie liczebnie tego rodzaju grupy, licząc na zmęczenie obrońców. Tak, wydawałoby się nawet niepoważnie, tak? Bo jak naoglądaliśmy się szpiegowskich filmów, to potem widzimy jakieś po prostu młode osoby, dzieci niemalże, przynajmniej tak. Ale część to najczęściej tej grupy. Są osoby, które mają być legendowane, mają to być studenci, mają być to takie osoby, które nie będą wzbudzały podejrzenia, czyli każdy z nas w zasadzie. A czasami proszę mi uwierzyć, tak jak się słyszy o tym, jak łatwo jest na przykład kogoś skłonić do współpracy z powodów finansowych albo zmusić z powodu jakichś problemów życiowych danej osoby. To akurat metody się nie zmieniły od lat, natomiast na dzień dzisiejszy, ponieważ my mamy tendencję też do umieszczania bardzo wielu informacji o sobie w sieciach społecznościowych, niestety, to jest bardzo łatwe do wykorzystania przeciwko nam. Niestety i cały czas o tym nie pamiętamy, więc absolutne wyczulenie naszych służb. Ostatnia minuta, Jarosław Wolski. Wydaje się, że NATO trzyma rękę na pulsie, polskie służby trzymają rękę na pulsie. Mogą się zadziać jeszcze różne rzeczy. Tak? Natomiast trzeba pamiętać o tym, że na jeszcze jednym polu zdecydowanie służby rosyjskie bardzo intensywnie pracują. To jest próba wywołania konfliktu między Polakami a Ukraińcami. To jest próba różnych form prowokacji, które są pokazywane jako rzekome działania mniejszości ukraińskiej w Polsce. Ja uważam, że tutaj też będziemy mieli bardzo mocną intensyfikację działań rosyjskich, czyli szereg prowokacji, które będą próbowały nastawić Polaków przeciwko Ukraińcom. Takie próby już były podejmowane, one całkowicie nie wyszły Rosjanom.
Natomiast myślę, że Rosjanie wrócą do tego, co już kiedyś próbowali zrobić, a co im nie wyszło po prostu. A więc musimy być też czujni, na przykład funkcjonując w mediach społecznościowych i patrzeć też na to, co czytamy, co komunikujemy o sobie, z kim wchodzimy w jakieś relacje, w interakcje i po prostu mieć cały czas rękę na pulsie. Bardzo Państwu dziękuję, Anna Maria Denner. Dziękuję bardzo. Państwowy Instytut, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, oczywiście, już się poprawiam. Jarosław Wolski, analityk. Dziękuję uprzejmie. To była debata dnia, raport dnia. Za kilka minut. Spokojnego weekendu. Otwiera się okno, czasami myśli nie słychać. Ja potrafię się skupić i zająć się swoją sprawą. 90. W tej strefie nie da się mieszkać. Bo oni tak żyją, więc my też tak porozmawiamy. Słyszę. Najpierw zbudowali drogowy bubel, który przekracza wszelkie normy hałasu, a teraz ludzie muszą burzyć swoje domy. Bo jakie mamy wyjście? No, co mamy zrobić? Państwo w państwie. W niedzielę o 19:30. Franek potrzebuje opieki 24 godziny na dobę. Porażenie mózgowe pewnie nigdy nie pozwoli mu zrozumieć, co to są procenty, jak jego rówieśnikom w szkole. Ale ja wiem, ile znaczy 1,5% dla Franka i całej naszej rodziny. To ulga dnia codziennego, rehabilitacja i szansa na lepszą przyszłość. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7531. Rozlicz się sercem i przekaż 1,5% podatku Fundacji Polsat. Nieporadny nauczyciel. Mamuś, wypracujesz mi koszulę? Niewinny żart. Żeby choć raz zwykły nauczyciel mógł pożyć jak prezydent. Mówię ci to jako historyk. To on rzucił to nagranie do sieci. I nieoczekiwana wygrana. Powinnaś wyjść, gości masz. Panie prezydencie. To pański dom. Mój? To słudzy sługi narodu. I uśmiech, ale za szeroki. Jeżeli mam być prezydentem, to takim, którego sam bym się nie powstydził. Nowy serial Sługa Narodu. 2 odcinki. Jutro o 20:00 w Polsacie. Max zostaje dzisiaj na noc. Czy miłość? Będziesz naki. Całkiem naki. Mamusiu! Miałem zły sen! I tacierzyństwo. Nie tym razem. Twojej mamy tu nie ma. Spadaj do łóżka. Dadzą się pogodzić. Rodzina na maksa. Jutro o 21:05 w Polsacie. Kastoramy w Polsce. 26! Tysięcy natychmiastowych nagród. 26! Nagród głównych, czyli 26 remontów z Kastoramą za 20 000 zł każdy. Kupuj. Skanuj. Rejestruj. Wygrywaj z Kastoramą! W sklepach i na kastorama.pl. John, you know what they did to my son. I need to stop this man. You are the man who knows all about people like me. You can't help John. I'm still a cop. Not anymore. Stand down, or tactical unit will shoot you dead. Funny that I get him before you get me. Make it 50. Razem nie ma, że nie. Razem po prostu więcej się chce. Razem znaleźlibyśmy na Marsie ślady ży. Razem, że jest pełniejsze i dinozaury nie wyginęłyby. Bo nie ma nic cenniejszego niż drugie ży. Żywiec. Chce się ży. W dzisiejszych czasach jakość ma szczególne znaczenie, bo to właśnie jakość przynosi oszczędności. Dlatego tworzymy wyjątkowy polski produkt. Ręcznik Velvet Turbo. Ekonomiczny, bo jest mocny i się nie rwie, nawet gdy jest mokry. Już jeden listek poradzi sobie z każdym zadaniem. Ekologiczny, bo zamiast 6 zwykłych rolek jest 1 gigarolka, co oznacza mniej plastiku, mniej odpadów. Zyskujesz ty i przyroda. Velvet. Z troską o naturę, z korzyścią dla ciebie. O, będzie mizeria. A skąd wiesz, co zrobić, żeby była taka pyszna? Od twojej mamy. To ona przekonała mnie, że podstawą jest najsmaczniejszy jogurt.